to steny szczypioru. Wkładam do słoiczka po to, żeby je zamarynować i będą dodatkiem do tatara. W okresie takim wiosennym one będą odrastać co pewien czas, jeżeli nie doprowadzimy tego szczypioru do kwitnienia. Czyli staramy się je zrywać zanim wytworzą się nasiona. Bo wytworzenie nasion przez roślinę daje jej znak, że swoją pracę zakończyła i że będzie miała potomstwo i następców. Więc dopóki jakby prowokujemy ją do kwitnienia, to ona nam te kwiaty daje. No, świetne byłyby też kwiatostany czosnku tak naprawdę, zwłaszcza, że one są odpadem, bo to też tak naprawdę w momencie, kiedy czosnek zaczyna kwitnąć, obrywa się te główki kwiatowe właśnie po to, żeby cała moc czosnku koncentrowała się nie w nasionach jego, tylko w cebulkach, w ząbkach. Też to użycie szczypioru wynika po prostu z tego, że ten szczypior kwitnie tylko w określonym momencie, a po szczypiorek można iść przez cały rok od początku, od wiosny do jesieni, więc... No i te części łodygi, na której jest osadzony kwiatostan, są takie twardsze, one są mniej przyjazne do jedzenia. Są po prostu twarde, ale w marynacie nabierają swojej miękkości. Więc tak na surowo to polecałabym raczej tylko kwiatki. Orzowia ma mocny aromat, więc może trochę ją szczuplę, żeby nie zabiła tego szczypiora. No dobra.